W naszych rozważaniach o milczeniu przejdziemy teraz do milczenia podczas mszy świętej. Najpierw milczenie jako część liturgii słowa. Doskonale wiemy, że istotą liturgii słowa jest mówienie Boga do człowieka. To z naszej strony, czyli ze strony człowieka, wymaga przede wszystkim takiej postawy przyjęcia, czyli zupełnego przede wszystkim wyciszenia, skupienia i przede wszystkim pragnienia tego, co że Słowo Boże jest jakoś wyjątkowo niezrozumiałe dla nas. Niezrozumienie i nierozumienie w pierwszej chwili słyszanego Słowa Bożego nie może sprawiać, że my wyłączymy się ze słuchania. Być może właśnie dlatego, że czasami Słowo Boże jest trudne, też pod takim względem, że trudne dla nas do przyjęcia, tym bardziej potrzeba uważniej wsłuchać się w to Słowo. Punkt 56 ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego mówi wyraźnie, że częścią liturgii słowa jest także milczenie. Oczywiście to jest oczywiste, że mamy pierwsze czytanie, drugie, psa, dalej. Też część w milczeniu, przez milczenie. Milczenie jest jakąś formą mówienia Boga do człowieka. Dlatego też milczenie nigdy nie jest jakąś pustką, ale przede wszystkim czasem bardzo intensywnego słuchania głosu Boga. Przede wszystkim słuchania Boga w sobie po usłyszeniu odczytanego słowa. Dlatego też w czasie mszy świętej zaleca się i powinny być te momenty, chwile milczenia po odczytaniu Słowa Bożego, po odczytaniu, żeby każdy z nas osobiście to Słowo Boże przyjął. Milczenie w czasie mszy świętej, jeżeli chodzi o liturgię słowa, zawsze jest czasem na medytację i kontemplację. Żeśmy faktycznie poczuli, że to, co słyszymy, jest z Bożego Ducha. Żeby też to słowo, które słyszymy, ono zbyt szybko nam nie umknęło. Bo też pamiętajmy, że w takim życiu duchowym nie chodzi o zapamiętywanie, czy na pamięć, pamiętanie jakichś słów, fragmentów Pisma Świętego, ale bardziej chodzi o to, żeby serce zapamiętało. I czasami być może tak, może być tak, że w czasie mszy świętej nie ma tej przestrzeni ciszy, że mamy wrażenie, że msza święta musi być szybko odprawiona, bo komuś się spieszy, nam się spieszy, księdzu się spieszy. Że czasami też popatrzmy na to, jak uczestniczymy we mszy świętej. Czasami to nie jest tak, że uczestniczę z takim poczuciem gdzieś, że mnie coś nagli, że to już chcę, żeby się szybko skończyło. I wtedy jakieś takie przedłużanie wydaje nam się niepotrzebne, zbędne, chociażby przez chwilę ciszy. To też pokazuje, że my jeszcze nie jesteśmy wystarczająco dobrze przygotowani. Bardziej nam chodzi po prostu o odprawienie mszy świętej. I faktycznie, gdy nie ma takich właściwych warunków czy sprzyjających warunków do tego, żeby słuchać, trudno też jest wtedy pozwolić, żeby Słowo Boże cokolwiek w nas zmieniało. Bo jak nie usłyszymy, nie zrozumiemy, to nas to na pewno nic nie zmieni. I nic nas nie poruszy. My sobie będziemy później jeszcze o tym mówić, ale to też jest ważne, też takie zewnętrzne warunki, że będę miał najlepsze warunki do tego, żeby słuchać. Ale najpierw przejdziemy do tych zewnętrznych warunków, które są nam przy świętej. Najpierw jest najważniejsza ta postawa wewnętrzna, więc słuchania. I to niech tam nam dzisiaj zostanie z tego, że milczenie jest częścią liturgii słowa i ono jest potrzebne w czasie czytania Słowa Bożego. I te chwile takiego milczenia, zatrzymania, to nie chodzi o to, że ktoś spowalnia mszę świętą. To jest czas milczenia dla mnie, dla każdego z nas.